Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzi, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak talent wpływa na odnoszenie sukcesu. Pogadamy sobie o takich osobach jak Mozart, Edison, na przykład Leonardo da Vinci, Rockefeller. Pokażę Ci, jak ich talent miał wpływ na ich sukces. No i pokażę Ci, w jaki sposób Ty się możesz rozwijać lepiej i efektywniej, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od takiej osoby jak Edison, Mozart czy Tesla. Nie wiem, czy wiesz, ale biografia Edisona została zasponsorowana przez samego Edisona. Czyli osoba, która pisała biografię Edisona, ona otrzymała odpowiednie wynagrodzenie za to. Czyli ta biografia była napisana na zlecenie, co oznacza, że są tam takie informacje, które Edison po prostu chciał nam przekazać. Przykładowo w biografii, którą ja czytałem, nie ma w ogóle wzmianki o Tesli. Czyli Edison celowo usunął Teslę ze swojej biografii. Pomimo tego, że sam go zatrudnił i jakiś czas Tesla na niego pracował, ale uważał, że po prostu nie potrafili się dogadać. I teraz, jeżeli wyobrażamy sobie Edisona, to wyobrażamy sobie jakiegoś mężczyzny, który pracuje w piwnicy nad żarówką. Pamiętaj, że w tamtym czasie nie było elektryczności, nie było żarówek, więc wyobrażamy sobie Edisona jako człowieka, który jest takim szalonym naukowcem, gdzieś tam schowany w piwnicy i pracuje nad żarówką, tak? I wykonuje tam 1000 prób czy 10 000 prób, bo tutaj też ludzie nie są zgodni, ile on tych prób wykonał, zanim odnalazł odpowiedni żarnik. Ale prawda jest zupełnie inna. Prawda jest zupełnie inna, ponieważ Edison pracował w tamtym okresie w jednym z najbardziej nowoczesnych laboratorium na świecie, który był zasponsorowany przez innych ludzi. Pracował z 30 najbardziej wybitnymi ludźmi w tamtym okresie i nawet jak znaleźli ten żarnik, który po prostu się nie spalał, to i tak jeszcze przez długi okres czasu Edison marnował ogromne pieniądze, żeby poszukać jeszcze lepszego żarnika. Co więcej, niektórzy uważają, że Edison dostał już prototyp gotowej żarówki, tylko miał znaleźć po prostu sposób, żeby to bardziej skomercjalizować, nie? Więc sama biografia i to, jak to wyglądało, naprawdę zostało wielokrotnie zmienione. Tak samo, jeżeli popatrzymy sobie na Rockefellera, to uważamy, że Rockefeller na przykład, nie wiem, urodził się z darem od Boga. Ale nie patrzymy na to, że jego tata był kupcem i od dziecka uczył go negocjować, pożyczał mu pieniądze na jakiś tam procent i na przykład w różnych momentach prosił Rockefellera, żeby go spłacił. Generalnie ludzie, którzy żyli w tamtym czasie, inaczej to wszystko postrzegają niż my. Tak samo, jeśli chodzi o Mozarta. Na początku Mozart nie miał własnego stylu. On przerabiał znane utwory, które były w tamtym czasie i je ze sobą łączył. Dopiero po jakimś czasie wyrobił swój własny styl. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, nie? Ludziom się wydaje, że Mona Lisa została namalowana, nie wiem, w ciągu jednego roku. To nie jest prawda. I tutaj znalazłem różne źródła. Niektóre źródła podają, że Leonardo rysował i w ogóle ten obraz przez 17 lat, tak? Niektórzy uważają, że to było przez 4 lata. Ale generalnie był potrzebny ogromny czas, żeby to wszystko narysować. Więc biografie tych ludzi zostały w pewnym sensie zmienione i ich talent został wyeksponowany jako coś, co spowodowało, że odnieśli sukces. Nie do końca tak było. Zacznijmy od tego, że większość geniuszy, ludzi, którzy są uznawani za tych, którzy mają niesamowity talent, którzy osiągnęli bardzo dużo, zaczynało we wczesnym dzieciństwie ten talent szlifować. Edison jako małe dziecko uczył się sprzedaży, sprzedawał gazety i tak dalej, nie? Przykładowo Mozart cały czas grał od wczesnego dzieciństwa. Bill Gates miał od wczesnego dzieciństwa dostęp do nowej technologii, do komputerów. I dzięki temu, że oni zaczęli bardzo wcześnie, zaczęli po prostu rozwijać się i mieli trochę przewagę nad innymi. Tak samo jak Michał Anioł, już tam chyba po 10 roku życia robił jakieś rzeźby. Więc generalnie oni zaczęli bardzo wcześnie, więc mieli sporo czasu, żeby zdobyć pewne umiejętności, które potem zostały określone mianem talentu. I wydaje mi się, że jeżeli Ty zacząłbyś coś trenować od wczesnego dzieciństwa, to jeżeli byś to trenował i przy odrobinie szczęścia miałbyś jakieś predyspozycje, to powiedzmy w wieku 50 albo 60 lat byłbyś uznany za człowieka, który ma niesamowity talent albo wręcz geniusza. Po prostu przez tyle lat trenowałeś i tak długo i tak intensywnie, że to stałoby się twoim talentem. Po drugie, nawet jeżeli okazuje się, że masz talent, to nie oznacza, że osiągniesz sukces. Przykładem może być tutaj Van Gogh, który umarł jako biedak, albo nasz słynny poeta Kamil Cyprian Norwid, nie? Jego talent przekraczał talent Mickiewicza czy Słowackiego, ale jednak i tak umarł jako biedak. Nie był tak doceniany w tamtym okresie. I jeżeli popatrzymy sobie na biografię Edisona i Tesli, to okazuje się, że Edison w przeciwieństwie do Tesli często robił wynalazki, które można było skomercjalizować. Takie wynalazki, które ludzie chcieli kupić. Na przykład jakieś wskaźniki giełdowe, nie? Jeżeli popatrzymy sobie na Teslę, to Tesla, to co on robił, to po to, żeby zmienić ludzkość.
A Edison też, ale z drugiej strony patrzył na to, czy to faktycznie można skomercjalizować. Ponadto Edison był świetnym handlowcem, świetnym sprzedawcą. On jak na przykład demonstrował swoje wynalazki, to robił ogromne splendory, zapraszał dziennikarzy. Po prostu potrafił to ubrać w taki sposób, tak marketingowo, że ludzie uważali go za niesamowity talent, niesamowitego geniusza. I dlatego umarł jako miliarder, a Tesla umarł jako biedak i wariat. Po trzecie, jeżeli popatrzymy sobie na biografię utalentowanych ludzi, to zauważymy, że pomimo ich talentu, oni cały czas ciężko pracowali. Edison, z tego co pisał, bardzo mało spał i bardzo dużo pracował. Bardzo często zasypiał na stole gdzieś w pracowni. Dodatkowo miał taki okres, że założył sobie, że raz w tygodniu zrobi jakiś wynalazek, niezależnie czy będzie przydatny czy nie. I w ten sposób kształcił swój talent, tak? Czyli go rozwijał w jakiś sposób. Jeżeli popatrzymy sobie na Leonardo da Vinci, to on do końca życia tak naprawdę cały czas się uczył, cały czas się rozwijał. Więc talent, wydaje mi się, że jest to coś, to są pewne predyspozycje, które są nam dane. Jeżeli dana osoba je odkryje bardzo szybko i zacznie je rozwijać, to automatycznie będzie w tym znacznie lepszy niż inni. Zobacz, jeżeli popatrzymy sobie na taką osobę jak Arnold Schwarzenegger czy Schwarzenegger, jak to tam ludzie wymawiają, nie? To na przykład on miał niesamowite bicepsy i to było dane mu genetycznie, ale bez ciężkiej pracy i rozwijania ich nie byłyby takie niesamowite. I szczypta talentu jest bardzo ważna, ale sam ten proces szlifowania, ciężkiego treningu, odpowiedniego nastawienia, trzymania diety, suplementacji i tak dalej, brania odpowiednich środków anabolicznych, to spowodowało, że stał się najlepszym kulturystą w swojej erze, w tej złotej erze, tak? Więc generalnie ludzie, którzy są uznawani za niesamowite talenty, tak naprawdę mieli do czegoś predyspozycję i do końca życia rozwijali te swoje talenty i cały czas szlifowali te swoje umiejętności, przez co byli z roku na rok coraz lepsi w tym wszystkim. Punkt czwarty. Jeżeli chcesz odnieść sukces, to musisz przede wszystkim znaleźć coś, do czego masz predyspozycję, a następnie ciężko pracować i rozwijać te swoje predyspozycje do tego właśnie stopnia, żeby wejść na ten poziom mistrzowski. Idealnym przykładem jest tutaj oczywiście Michael Jordan. Nie wiem, czy wiesz, ale początkowo Michael Jordan wcale nie chciał być koszykarzem, on chciał odnieść sukces w zupełnie innej dziedzinie. Chciał być najlepszym baseballistą na świecie, ale w pewnym momencie zrozumiał, że nigdy, choćby nie wiadomo jak grał, jak trenował i tak dalej, nie osiągnie poziomu mistrzowskiego. Ale zauważył, że ma niesamowite predyspozycje do grania w koszykówkę. Więc zaczął rozwijać się w tym temacie i dzięki temu, że ma niesamowite predyspozycje, ciężka praca, odpowiednie nastawienie, odpowiedni trenerzy, odpowiedni mentorzy spowodowali, że stał się najlepszym z najlepszych. Więc musisz znaleźć coś, w czym masz predyspozycję, a następnie to rozwijać. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś książkę Jima Collinsa Od dobrego do wielkiego. Po prostu znajdź coś, w czym jesteś dobry, w czym masz predyspozycję, w czym możesz być najlepszy na świecie. Co jest twoją pasją, a co jednocześnie chcą kupić ludzie, co chcą ci zapłacić i to rozwijaj. W ten sposób stworzy się tak zwany sweet spot, który spowoduje, że będziesz najlepszy. Jak to jest, że oglądając na przykład gąciarza, oglądając Freeza, masz takie poczucie, że oni się czują niesamowicie przed kamerą, jak ryba w wodzie i są w tym dobrze, ponieważ oni nic innego nie robią od wielu lat. Oni oczywiście mieli jakieś predyspozycje na samym początku, ale to była też ogromna ich pasja i przede wszystkim to szlifowali i stawali się w tym coraz to lepsi i dzięki właśnie w ten sposób stawali się mistrzami YouTube'a, nie? I ja nie jestem taką osobą, która ma jakieś naturalne predyspozycje do występowania przed kamerą. No niestety nie czuję się tutaj tak jakoś super komfortowo z tym, ale nawet zauważyłem to, że pomimo tego, że w tym momencie nie mam jakiejś super predyspozycji, to robiąc to od wielu lat, powoduje to, że z każdym rokiem jestem coraz to lepszy. I na przykład za 5 lat będę znacznie lepszy niż teraz. Cześć, z tej strony Adrian Kołodziej. Witam Cię serdecznie w tym nagraniu, w którym powiem Ci o 4 fazach rozwoju Twojego biznesu. Powiem Ci, jak przejść z fazy, w której martwisz się o swój biznes, masz bardzo wiele problemów. I może nie będę tak dobry jak Freeze, nie będę tak dobry jak gąciarz w tym wszystkim, ale i tak będę lepszy od siebie. Ale nie zależy mi na tym oczywiście, żeby, nie wiem, być jakiś super przed kamerą, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że nawet jeżeli w czymś jesteś przeciętny, a będziesz to robił przez wiele lat, to w tym możesz być dobry. Ale jeżeli masz predyspozycję od samego początku, a będziesz to szlifował, to będziesz w tym wybitny. I w ten sposób możesz w danej dziedzinie osiągnąć sukces. Punkt piąty. Sfokusowanie na swoich predyspozycjach i ich szlifowanie do poziomu wybitnego. Na pewno znasz takiego aktora jak Leonardo DiCaprio.
DiCaprio. Leonardo DiCaprio 8 razy, 8 nie z rzędu, ale 8 razy generalnie został wybrany najlepszym aktorem na świecie. On nie chce błyszczeć w mediach społecznościowych, nie chce robić afer, go to w ogóle nie interesuje, go tylko interesuje rozwijanie swoich umiejętności. Ma do tego predyspozycje, szlifuje formę i dzięki temu zarobił na swoich filmach 7,2 miliarda dolarów. To jest po prostu niesamowite, dlatego że cały czas rozwijał swoje umiejętności. Więc zastanów się, w czym jesteś dobry, w czym byłeś dobry w dzieciństwie, co cię pasjonuje, co ci przychodzi z łatwością. Jeżeli to odkryjesz, to możesz w tym być wybitny. To nie jest tak, że ja na przykład w marketingu, nie wiem, pewnego dnia zastanowiłem się, ej, ja będę dobry w marketingu. Nie. To było tak, że ja próbowałem różnych rzeczy, naraz okazywało się, że to mnie interesuje, więc zacząłem w tym się rozwijać i pewnego dnia napisał do mnie Sebastian Schabowski i mówi: Adrian, widać, że czujesz u Ciebie tą nutkę copywritingową, że masz predyspozycję. Od kogo się uczysz? Ja mówię, no od nikogo się nie uczę. Więc generalnie ja zaczynając już byłem trochę lepszy niż ludzie, którzy robią to od kilku lat na przykład, nie? I dzięki temu, że cały czas pisałem te oferty, cały czas szlifowałem te swoje umiejętności, dzisiaj jestem prawdopodobnie jednym z najlepszych copywriterów w Polsce, a na pewno najlepiej opłacanym copywriterem w Polsce. Dlatego, że jak już zaczynałem, to po prostu łatwiej mi to przychodziło niż innym. Takie naturalne predyspozycje, ale z kolei będą rzeczy, w których będę słaby, nie? Czyli na przykład zarządzanie, takie rzeczy, nie? Jak tego się muszę po prostu uczyć. Zarządzanie ludźmi, zarządzanie zespołem, zarządzanie firmą. Tego się muszę uczyć i to przychodzi mi z trudnością. Z kolei są rzeczy, które przychodzą mi dużo łatwiej. I każdy coś takiego ma. Każdy coś takiego ma i to trzeba po prostu odkryć. Próbuj różnych rzeczy, aż odkryjesz coś, w czym będziesz dobry, lepszy od innych i potem to szlifuj i rozwijaj. No i chciałbym to teraz trochę podsumować. Jeżeli chodzi o biznes, to sprawa jest trochę prostsza. Ponieważ w biznesie jest tak, że nie zawsze musisz być najlepszy. Wystarczy być dobry w wielu dziedzinach i zatrudnić ludzi lepszych od siebie, żeby osiągnąć sukces. No w sporcie bardzo często liczą się Twoje predyspozycje naturalne do jakiegoś sportu. Oczywiście ciężka praca, suplementacja, zaczynanie w odpowiednim momencie, mentor. To oczywiście ma wszystko znaczenie. Ale z biznesem jest dużo łatwiej. Z biznesem jest dużo łatwiej pod tym kątem, że właśnie zawsze możesz zatrudnić lepszego od siebie. Ale jeżeli cały czas się rozwijasz, to i tak będziesz podnosił swoje umiejętności. Możesz być w czymś tylko dobry, żeby zarabiać dużo. Jeżeli będziesz w czymś wybitny, to może to się stać przede wszystkim Twoją przewagą rynkową i konkurencja nie będzie w stanie w tym właśnie dogonić, nie? Więc stara się wykorzystywać swoje mocne strony, swoje naturalne talenty, żeby się cały czas rozwijać i się zbyt szybko nie poddawaj. Oczywiście, jeżeli ten materiał Ci się podobał, to standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi komentarz. No i chciałbym Cię teraz zaprosić do kolejnego mojego materiału, który pomoże Ci jeszcze osiągnąć większe sukcesy w biznesie. I teraz pokażę Ci kampanię, która zarobiła dla mnie 22 tysiące złotych w 7 dni, kiedy miałem 20 lat. Zobacz ten materiał i pozdrawiam, Adrian Kołodziej.